My heart beats so that it must be near Christmas time. There is mistletoe. Przyjechał Luka, dorzucił coś pod choinkę, także zobaczcie, wszystkie prezenty są już pod choinką. Moi rodzice zaraz jadą na pociąg, jadą dzisiaj do Zakopanego. Znaczy do Krakowa i z Krakowa samochodem, chyba tak. No i już musimy sobie dzisiaj dać prezenty, bo my już jutro z Luką jedziemy do Białej. Także dzisiaj jest ostatni dzień. Dzisiaj jest najlepszy czas na to, o! When it's Christmas time. Nie filmuj! Adel! No. Gdzie jest mój prezent? Szukaj! Nie ma! Tu jestem ja, o! Zbieraj wszystkich i później będziesz opakował, no! Dobrze. O, też mój! I też! Też mój! Ja swoje tylko! A co to jest, Agnieszka? To nie twój! To zostaw pod choinkę, spakuj! No to wiem, o, to twoje tylko! Moje? No szukaj dalej. Na lewo, na lewo. Z zieloną książeczką też jest twój. O. O. O, Leon, co to jest, Wojtku? To jest piękna... No. Srebrna. Srebrna. Ze srebrny koszyczek, koszyczek na pieczy. Na składanie pieniądzków. Gifts that we can share, there's one that is the same. That's the joy we all feel from being close together on that day. Dreams, they can come true, they say, at Christmas time. No całe to chyba. Całe pudełko chyba jest podpisane, Agnieszka. Zaraz, to jest niesprawiedliwe. Dlaczego dostaje mama tak dużo procentów? Porówno, porówno. Dobrze, bo ja czynę od zielonego. Ojej! Ojej! Różowy! Jaki piękny! To coś czuję, że chyba stary dla mnie pójdzie. Różowy! Pokaż. Piękny! Pokaż tył. Różowy jest. Bardzo ładny, bardzo dziękuję. Luka tak stwierdził, że... Super. Co to jest? Coco Chanel. Książka. Biografia. Świetna. Otworzę ten duży. Coś to chciałam. Masa, masa. Luka, robimy masę. Wojtku, będę miała takie mięśnie. No. Super. Ośmiopak. Ośmiopak na pewno. Sześciopak już mam. Soon we'll all be gathered close with spirits that are bright. We love the most when it's Christmas time. When it's Christmas. When it's Christmas, we love the most when it's Christmas time. O, patrz jak idealnie złapał. Otwieraj, Lukuś. Rozrywaj to, a nie będziesz się tam... A to mój prezent! O! Co to? Od kogo? Nie wiem. Od ciebie dla ciebie? Kupiłeś sobie iPhone'a też? Promocja była jakaś? Jaki ma tył? Ciemno-szary. Dobrze, że nie różowy. Dobrze. Pasowałby do koszuli. When it's Christmas time, the trees all glow with ornaments and tiny
tylko. Och, jak mało. Bierzemy je ze sobą. No ale jaki piękny. No. Dobrze. Ja biorę. Rozrywaj. Nie wiem co to jest. Mam książki? Co to jest? Gra? Tak. Będziecie grać z Luką. Bardzo fajna gra, która uczy się podejścia biznesowego. Spoko. Jest nawet szkolenie, w którym się wykorzystuje tą grę. To jest jak taki ten, jak to się mówi? Monopol? Monopol? Trochę pewnie... To jest takiej nowoczesnej wersji i no mówię, to jest bardzo, bardzo fajna gra, którą już kupiłam kiedyś na jakimś szkoleniu. Pierwszego miliona nie trzeba kraść. Szczególnie dla was. Dobry hajs, żebyśmy zbijali. Żebyście zbijali dobry hajs. Dobra. Nie wiesz co to, nie? Chyba wiem. Chyba ze Stanów przywiezione zostało to coś. Nie wiesz co to? Nie mogę się tak szczerzyć, bo później źle wyglądam. Czasy ma pamięć, ciąg już pełno tylko. Ciekawe, co to może być. Zobaczcie. O Boże, a to ty kupiłeś, czy dodawali do tego? Dodawali dla dzieci, bo powiedziałam, że dla córki. O. Komuś dasz? Czy już nie jest super? Czekaj, otwieram. A co jest w środku? Woreczek miętowy. Ciekawe co jest, rózga mała. Nie? Mała rózga. Drugi woreczek. Ale super ten woreczek, mięciusiu. Bransoletka od Tiffany'ego. Piękna. Gathered close with spirits that are bright. We love the most. Dziękuję. Pokaż na rąbce. Mam pierwszą rzecz od Tiffany'ego. Ja się cieszę. Z serduszkiem, zobaczcie. Ale powiedz, że jeszcze nie wszystko, że my sobie damy. Tak, no bo pewnie myślicie, co z Luką. Tutaj daliśmy sobie tylko z rodzicami prezenty, a my z Luką sobie damy już w białej. Więc trzy filmiki będą z prezentami u Patryka. Były prezenty, u nas są prezenty teraz i u ciebie w domu będą prezenty. Także zobaczcie, ale szczat, co? Super. Dziękuję bardzo! Spójrzcie, jaki piękny obiad przygotowałam. Sama lepiłam. I sama pakowała w opakowania takie, wiecie, jak ze sklepu. Oj, dobra. Ale dobre są nawet z opakowania. Wiadomo, że lepsze własnoręcznie robione, ale... My heart beats so that it must be near Christmas time. Słuchajcie, jestem załamana. Właśnie usiłuję spakować wszystkie prezenty i nie wiem naprawdę jak. Moja walizka, mimo że jest to duża taka skorupa, to i tak one się wszystkie do niej nie mieszczą. Zobaczcie, to są prezenty, które musimy zabrać ze sobą do białej. Tam są jeszcze jakieś takie... Tam są jeszcze jakieś takie długie kolorowanki dla Nikoli. Tam jest jeszcze namiot, który nie spakowałam. No po prostu jest tego tak dużo, że nie wiem jak to zrobić. Muszę i tak spakować to do walizki. Chyba jeszcze torbę będziemy musieli na to wziąć, no po prostu szok. There are stockings hung and there's candlelight. Presents dressed in fancy bows soon bring us all delight. We love the most when it's Christmas time. Oh, the smiling face a toy creates when Christmas morn arrives.
faces as children rush to see if Santa came. But of all the gifts. Vlogmas dzień 21. Co? Nie domknie się, co? Ale zobacz, jak tu chcesz, zobacz. To jest pudełko. Weź to pod, zarzucimy z powrotem. I tu tak jakby jest za dużo. Tu widzisz, że tu jest za dużo takich... No. Ojojoj. Nawet nie jest taka ciężka. A? Właśnie się spakowałam, słuchajcie, mam jedną dużą walizkę, jedną mniejszą, torebkę, torbę, więc zamówiłam sobie taksówkę, bo inaczej bym nie dała rady. No i mam taksówkę 18.10, chyba mam pociąg odjeżdża 18.50 z dworca centralnego, a chcę jeszcze zdążyć tak, żeby kupić Subwaya nam na drogę. Gdzie nie było już miejsc po prostu, więc wolałam kupić bilety stojące, niż po prostu w ogóle nie pojechać. No także może być ciekawie z tymi walizkami, Luka ma jeszcze swoją torbę, także miejmy nadzieję, że ta podróż szybko nam zleci. Słuchajcie, to wszystko muszę teraz zabrać do taksówki. Czarna walizka jest z moimi rzeczami, z ubraniami, a biała z prezentami, także naprawdę sporo tego jest. Tutaj też jeszcze jeden prezent musiałam wpakować, bo się on nie zmieścił. Mam nadzieję, że po prostu damy radę w tej podróży i nie będziemy jak cyganie jacyś jechać. No nie wiem, zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie. Jesteśmy właśnie na dworcu. Wiecie, co się okazało? Dzięki. Kupiłam Subwaya nam. Okazało się, że jakoś dzisiaj jest wyłączona stacja, tak? Centralna i musimy dojechać na wschodnie i ze wschodniego dopiero w nasz pociąg. Mam nadzieję, że zdążymy to wszystko ogarnąć. Ale zobaczcie, dałam radę z tymi walizkami. Byłam dzielna. Co, Lukuś? Bardzo dzielna, bo moja. No. Słuchajcie, jaki numer. Z centrum mieliśmy mieć pociąg gdzie 18.50. W końcu musieliśmy przyjechać na wschodni. Przesiąść się właśnie do tego naszego już pociągu, bo nie wiem dlaczego, ale po prostu przez centrum on nie przejeżdżał. No i wyobraźcie sobie, że teraz powiedzieli, że ma być 19.27 ze wschodniego. W końcu się okazało, że jest pół godziny opóźnienia i zobaczymy, jak będzie dalej, więc zdenerwowaliśmy się z Luką. Gdzie jesteś, papi? Masakra, nie? Masakracja! Masakracja! Idziemy coś, może jakąś kawę czy coś wypić i mam nadzieję, że jak najszybciej ten pociąg przyjedzie. Czekamy na dworcu, mamy herbatki i jest bardzo dużo ludzi, tłumy są. Wszyscy na te święta, słoiki jedne jadą. Co? Więcej niż białe mieszkańcy. Serio, dużo. Także pewnie, mam nadzieję, że jakoś dzisiaj o w miarę dobrej porze dojedziemy. I że nie będzie żadnych opóźnień. Siedzimy sobie przed toaletą. I tak jeszcze 2 godziny. I nie ma wolnych miejsc nigdzie. Nawet na korytarzu i jest pełno osób nawet pod kiblem. Także czeka nas przyjemna droga. Luka. Słuchajcie, dojechaliśmy już do Białej. Moja mama jak zwykle zrobiła nam kolację. Tak. Przyszliśmy do Maka. Jesteśmy już w Białej i leżyliśmy sobie na łóżku i stwierdziliśmy, że chce nam się Maka. Więc, że mamy niedaleko, to... W zasadzie wyszło, że chcieliśmy pić. Pić, a jednak skończyło się inaczej. No.